Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, o który zapytałam Was w odcinku o Christianie Brando, czyli synu Marlona Brando, który był zamieszany w aż dwie sprawy kryminalne, które dotyczyły zabójstw i który ostatecznie w więzieniu spędził jedynie 5 lat. Wtedy właśnie wpadłam na pomysł, że jest takich spraw więcej i właściwie mogłabym dla Was przygotować odcinek o znanych bezkarnych, czyli osobach, które znane są z show biznesu i być może to właśnie ich popularność przyczyniła się do tego, że uniknęli kary lub kara za czyny, których się dopuścili, jest totalnie nieadekwatna do powagi ich zbrodni czy wykroczeń. Często w moim cyklu Zbrodnie w show biznesie przytaczam Wam historie, które mają udowodnić, że gwiazdy są tak naprawdę normalnymi ludźmi i są tak samo kruchymi osobami jak tak zwani normalni ludzie. Ale co jeśli spojrzymy na to z drugiej strony? Jeżeli zobaczymy, że to właśnie ta gwiazda, znana z ekranów telewizorów, czy też z filmów kinowych, czy ze scen wielkich estrad, może stać się tyranem, ale nie ponosi za to odpowiedniej odpowiedzialności. Trudno to racjonalnie wytłumaczyć, ale ponoć gwiazdom wybacza się więcej. Według profesora Godzica dzieje się tak dlatego, że jesteśmy z gwiazdami emocjonalnie związani. Śledzimy ich życie i nawet jeżeli za bardzo za nimi nie przepadamy na przykład, to uczestniczymy trochę w tym, jak żyją, z kim się spotykają. W związku z tym wydają nam się oni osobami bliższymi i bardziej jesteśmy z nimi związani emocjonalnie, dlatego jesteśmy w stanie wybaczyć im więcej. Teraz pora na przykłady. Mike'a Tysona na pewno kojarzycie jako świetnego pięściarza, co niektórzy na pewno kojarzą go jako zabawną postać z filmów Cats Vegas, bo oczywiście grał tam samego siebie, jednak mogliśmy trochę z nim pośmieszkować, kiedy na przykład nieudolnie śpiewał. I oprócz tego, że był jednym z największych pięściarzy, który znokautował 19 rywali z rzędu, z czego 12 w pierwszych rundach, to jest też jednym z najbardziej znanych sportowych kryminalistów. Okrzyknięty bestią w ringu okazał się nią również w życiu. Niewiele osób już teraz pamięta, że kiedyś został oskarżony o gwałt 18-letniej dziewczyny. Został za to skazany na 6 lat pozbawiania wolności, ale wyszedł już po 3 i oczywiście w mediach wszystkim sprzedawał historię na temat tego, jaką przemianę przeszedł w więzieniu, gdzie miał czas na rozmyślanie o swoim postępowaniu. Mówił, że zmienił swoje życie i uporządkował chaos, który mu towarzyszył w latach 80., który opierał się na tym, co działo się w ringu, ale także na narkotykach, alkoholu i towarzystwie mnóstwa kobiet. Świat wydawał się łykać tę bajkę, bo tak naprawdę bardzo mało mówi się o kryminalnej przeszłości Mike'a Tysona. Nawet mimo to, że powrócił do więzienia zagrożenie byłej żonie lub to, że walka z Andrzejem Gołotą została unieważniona, ponieważ Mike Tyson był pod wpływem marihuany. Kolejna sprawa jest naprawdę bardzo dobitna. Chodzi oczywiście o O.J. Simpsona, czyli światowej sławy futbolistę. W 1994 roku stanął przed kalifornijskim sądem oskarżony o zabójstwo byłej żony, modelki Nicole Brown i kelnera Rona Goldmana, który stał się przypadkowym świadkiem małżeńskiej kłótni i przyniósł tylko zostawione wcześniej przez parę w restauracji okulary. Jego proces był bardzo medialny. Oczywiście bardzo wiele osób broniło sportowca i mimo bardzo jasnych dowodów na to, że najprawdopodobniej jest on osobą odpowiedzialną za morderstwo żony, został uniewinniony. Sędziowie ulegli presji tłumu. Żeby Wam pokazać, jak bardzo irracjonalna była to decyzja, powiem, że w domu Simpsona znaleziono skarpetki, na których była krew jego żony. Miał on także bardzo głęboką ranę ciętą na ręce, jednak powiedział, że powstała ona, gdy zgniótł szklankę w momencie, kiedy dowiedział się, że jego żona nie żyje. Sędziów nie przekonało również to, że Simpson miał motyw. Ponoć nie chciał się zgodzić na rozwód i koniec małżeństwa. Dodatkowo policja miała bardzo dużo dowodów na to, że mężczyzna zlęcał się nad swoją żoną. Było to nawet nagrywane na taśmy policyjne, a odwiedziny policjantów w ich domu związane właśnie z przemocą domową były normą.
Kolejnym faktem, który na pewno zapadł wszystkim w pamięć, jest jego ucieczka po kalifornijskiej autostradzie, gdzie ścigany był przez mnóstwo policjantów, a jego pościg relacjonowany był w telewizji jak prawdziwy film akcji. Mimo twardych dowodów został uniewinniony i trafił do więzienia dopiero w 2008 roku. I to nie za podwójne zabójstwo, którego najprawdopodobniej się dopuścił, ale za porwanie i grożenie bronią, którego dopuścił się w 2007 roku. Podobnie było w przypadku innego sportowca, Oscara Pistoriusa, który również na swoim koncie miał bardzo różne występki i zatargi z prawem, na które jednak totalnie nikt nie reagował, aż do momentu, kiedy zamordował swoją narzeczoną. W walentynkową noc posiadłości Oscara Pistoriusa dochodzi do strzelaniny. W domu sportowca ginie jego narzeczona. Wiele osób również mówiło, że ten związek był bardzo burzliwy, jednak Oscar, który był bożyszczem sportowym bardzo wielu osób, bronił się i mimo, że naprawdę nie był święty, to bardzo długo udawało mu się uniknąć jakiejkolwiek odpowiedzialności. Przyjął linię obrony, w której zaznaczał, że myślał, że ktoś zakradł się do jego domu, dlatego przestrzelił kilkukrotnie drzwi łazienki, ponieważ myślał, że to właśnie tam przebywa włamywacz, podczas gdy tam przebywała właśnie jego narzeczona. Mimo, że dowody na jego winę były dość jasne i raczej nikt nie strzela przez zamknięte drzwi, nie sprawdzając, czy najbliższa jemu osoba jest bezpieczna, to Oscar bardzo długo unikał jakiejkolwiek odpowiedzialności. Choć początkowo wersja przedstawiona przez sportowca mogła wydawać się prawdopodobna, ponieważ w RPA broń nie jest rzadkością. Jest to dość niebezpieczny kraj, gdzie napady zdarzają się bardzo często. Rocznie jest tam popełniono około 15 tysięcy morderstw, co stanowi jeden z najwyższych współczynników na świecie. Wiele jednak osób uważa, że modelka była po prostu ofiarą znęcania się w domu, dlatego zabarykadowała się w łazience lub też para bardzo mocno się pokłóciła. Oscar, który nie przywykł do tego, by panować nad swoimi nerwami, nie wytrzymał tej atmosfery i postanowił zabić. Wszystko więc wskazuje na to, że będzie to bardzo łatwy proces, a Oscar tym razem nie wywinie się od odpowiedzialności. No i teoretycznie faktycznie tak jest, ponieważ sąd uznaje go winnym popełnienia tej zbrodni, jednak decyduje się na wymierzenie mu kary jedynie 6 lat pozbawienia wolności. W kolejnym procesie mężczyzna zostaje skazany na 13 lat pozbawienia wolności za to zabójstwo, ponieważ w RPA można ponownie rozpocząć proces za tą samą zbrodnię, więc 13 lat to jest wyrok, który otrzymał za morderstwo swojej narzeczonej. Tak czy siak przyznacie, że nie jest to zbyt duża kara za tę najstraszniejszą ze zbrodni. Kolejną osobą, o której wam powiem, jest Mel Gibson, który uznawany był wręcz za krystaliczną osobę. Aktor znany chociażby z Braveheart czy reżyser Pasji, naprawdę był jednym z czołowych aktorów, który mógł liczyć na angaż co najmniej do końca życia w bardzo wielu kasowych filmach Hollywood. Wszystko zmieniło się, gdy na jaw wyszło, że groził swojej byłej dziewczynie śmiercią, podobno rzucał nią o ścianę i nie przeszkadzało mu nawet to, że jest z nim w ciąży. Oprócz tego miał również problemy z alkoholem, a także napady furii, które pozwalały mu chociażby rzucać się na fotoreporterów. Publicznie wygłaszał również rasistowskie i antysemickie komentarze na temat chociażby swoich kolegów z Hollywood, ale również jemu udało się uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny. Mimo że brutalnie pobił swoją byłą dziewczynę, dla której zresztą zostawił żonę i matkę swoich dzieci, to później dogadał się z nią, że pójdzie na ugodę w zamian za pieniądze i uniknie odpowiedzialności za swój czyn. Mogący sobie pozwolić na najlepszych obrońców, aktor skorzystał z tak zwanego prawa Westa, precedensu stosowanego w prawie amerykańskim, mówiącego o tym, że artysta wprawdzie przyznał się do winy, ale nie zgodził się poddać karze, jeżeli ta wina nie zostanie mu udowodniona. Dzięki temu dostał karę w zawieszeniu na 3 lata oraz 16 godzin pracy społecznej i 52 tygodnie terapii rodzinnej. Najsurowsza kara to chyba jednak ban od Hollywood, który przez wiele lat nie pozwolił mu zagrać w żadnym kolejnym filmie.
W Polsce też mieliśmy taki przykład. Jeżeli interesujecie się show biznesem, to na pewno pamiętacie sprawę byłego męża Edyty Górniak, Dariusza Krupy, który pod wpływem narkotyków potrącił na pasach kobietę, która niestety zmarła. Dariusz Krupa tak naprawdę chwytał się bardzo wielu sposobów, żeby uniknąć kary, a portale plotkarskie aż do czerwoności rozgrzewały informacje o coraz to nowych sposobach obrony. Mieliśmy więc dowody na to, że Dariusz Krupa co prawda przyjmował narkotyki, ale nie w dniu, w którym prowadził samochód, tylko wcześniej, i że te narkotyki bardzo wolno są wydalane z organizmu, stąd taki wynik. Po wpłaceniu kaucji artysta przez bardzo długi czas pozostawał poza więzieniem i mogliśmy na przykład oglądać jego zdjęcia na działce na Mazurach. Ostatecznie trafił do więzienia i został skazany na kilka lat pozbawienia wolności. Jednak już w połowie tego wyroku będzie mógł się ubiegać o przedterminowe zwolnienie z więzienia, chociażby za dobre sprawowanie. I sprawa może skończyć się tak, że Dariusz Krupa spędzi w więzieniu jedynie 3 czy 4 lata. Dajcie znać, co wy myślicie o tych sprawach. Czy chcielibyście, żebym którąś z tych spraw omówiła w osobnym odcinku? Dajcie mi oczywiście znać w komentarzach. Czekam też na wasze opinie na temat spraw, które tutaj przytoczyłam, ale również dajcie mi znać, czy przychodzą wam na myśl również inne tego typu sprawy, które mogłabym tutaj przytoczyć jako właśnie sprawy osób znanych i bezkarnych dzięki temu, że były osobami popularnymi lub bardzo bogatymi. Serdecznie wam dziękuję, że dotrwaliście ze mną do samego końca. Jeśli odcinek był dla was interesujący, łapka w górę będzie dla mnie dobrą nagrodą. No i oczywiście czekam na wasze opinie w komentarzach, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, cześć!